Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym 15 już odcinku Krainy Króla. Tak, słuchajcie, patrzcie jaki mam zarąbisty kostium. Jestem za Anglią na Mistrzostwach Świata. Chociaż Skoda za odpadła. Ale to nieważne. Słuchajcie, dzisiaj pobawimy się trochę z JJ-em. Jak możecie zobaczyć, tak jak powiedziałem, narodowy kostium Anglii mam na sobie. Mistrzostwa Świata pełną parą, już niedługo najważniejsza faza turnieju, także będzie naprawdę ciekawie. I słuchajcie, dzisiaj wieczorem zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na live'a u Seeda o godzinie 18:00. Link do tego live'a macie w opisie. Bądźcie, ja też będę prawdopodobnie i będziemy się naprawdę cudownie bawić, tak więc słuchajcie. Dobra, dzisiaj w planach mam troszeczkę pobawić, spędzić czas z tym moim kochanym JJ-em. Tak więc weźmy się do robotki. Tutaj mam nową zbroję, jak możecie zobaczyć. O, to jest teraz taki koksur jestem. JJ, gdzie jesteś? O, jesteś, dobra. Chodź, słuchaj. To znaczy nie chodź, tylko weź mnie nieś. No. Weź mnie nieś. Ty znowu jesteś głodny. To łap niczym. Łap. O, zjedz sobie, a ja... Za ten czas, słuchaj, albo zjedz sobie nas w lasso, a ja za ten czas zasekuję jakieś itemy tutaj. Na podróż po prostu, żeby nam nie brakło jedzonka i tak dalej. Taki biwak sobie dzisiaj zrobimy. Kurczę, szkoda, że ten JJ mój nie interesuje się tak bardzo piłką nożną jak ja. Ja to po prostu kocham oglądać piłkę nożną. No trudno, no ale nie będziemy wybrzydzać, nie? O, a propos. JJ, pojadłeś sobie? Halo. Jedźmy na mundial. Nie mówisz poważnie. To poważnie mówisz? No tak. Coś ci się głos zmienił. No tak. O mój Boże. Na pewno? Naprawdę chcesz jechać do Brazylii? Chcesz mnie nieść do Brazylii? No tak. Tak, tak, jedziemy, jedziemy do Brazylii. Ha! Ha, jestem z ciebie dumny, JJ, wreszcie zacząłeś interesować się piłką nożną. A najszybszy sposób, żeby dostać się do Brazylii, to droga morska. Tak jest, nie traćmy czasu i lecimy. Jedziemy do Brazylii. Ha, na mundial, na jakiś mecz na pewno się załapiemy. Jau! Szybko! Może jeszcze Seeda zabierzemy, Seed! Seed! To chyba był zły pomysł. To chyba był zły pomysł, nie? Wracamy! No nie. No nie, moje super ekstra nowe wdzianka i moje futerko. Najmniejcy z tej Brazylii. Ale myśl, Julian. Wytnę swój umysł. I myśl. Coś na pewno wymyślimy. Myśl. 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 2000 years later. Myśl. Tak, tak, mam! JJ, posłuchaj mnie uważnie! JJ-ku, słuchaj! Zrobimy mundial w domu! Może być? No widzisz! Zaprosimy cały serwer do Rollercoaster World. Ja wiem, że ty tam lubisz biegać. Także super, zaprosimy calutki serwerek. Zrobimy jeden wielki turniej. I będziemy się wszyscy razem super bawić z nagrodami, co tam się jeszcze Seeda ogarnie, bo on jest w tym dobry. Tak więc, co? No ja wiem, że cię cieszysz. Haha, co jak super. Chodź, idziemy. Musimy ich wszystkich pozapraszać. Jak to zrobimy? To zaczynamy losowanie dzisiaj. Bo to wiesz, na każdym turnieju ważnym trzeba najpierw wylosować, kto z kim gra, tak więc trzeba zebrać osoby. I kurczę, lecimy z tym koksem. Witam serdecznie. Jesteś kucharzem? Nie, słuchajcie, najpierw zapraszam. Na trybuny zapraszam.
Ty masz jego strój. A, dobra. Tutaj, tak? Tutaj, mogę usiąść. To jest strój, dobra. To jest koszulka, kocham gotować? Ja nie powiem, jak ty się ubrałeś dzisiaj. Jak? Ale proszę na trybuny, Jos. Jak się Zidana, ty masz 6 sutków. No. Wiedziałem, że to zły pomysł. Dobra, siadać! Siadać! Dobra, siadamy. No siedzę przecież, no. Chipsy daj jakieś. Ja siedzę kająco, różnie siadam. Dobra, słuchaj mnie teraz. Ja staram się siąść, ale tak mi dupa woli, że nie mogę. Bo ja tu no, siedzę, mów. Kajko. Mów. Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj, aby wylosować pary. Brawo. Naszych... Brawo! Wow. Ekstra, jestem za. No, aby wylosować naszych... pary meczów na nasze serwerowe mistrzostwa świata, na nasz mundial, tak więc teraz... Ja to wygram. Kurak, do mnie. Ja? Zapraszam, tak. Pat, za co padać bez. Jezu, rozpadało, nie, bo mnie nie chce. Dobra, wytłumacz, o co chodzi. Także my tutaj mamy takie knyfelki i po naciśnięciu wypadnie kartka. Knyfle? Ale... Knyfelek, taki no widzisz. Julian, poproś, uwaga! Julian, poproś Bogów, poproś Bogów, żeby deszcz przestał padać. Dobra, poczekajcie. Bogowie, proszę was, zróbcie, żeby nie padało tutaj wraz, tak. No, ślicznie, dobra, no nabijaj dalej. No, gównie, przestań padać. No, także już. Dobra, dobra, dzięki. Także tak, dokładnie tak i knyfelki. Teraz słuchajmy Kuraka. To? Stanęliśmy na knyfelkach, tak? Także no, tak. Mamy tutaj naszą maszynę losującą. Po naciśnięciu knyfelka wyleci nam kartka. A co to za z nazwą jednego z nas. No. I wiadomo, że jak wylecą dwie pierwsze kartki, to będzie pierwszy mecz, tak? Każdy rozumie? Tak. Ja tak. Jest, panie kapitanie, oczywiście. Także Kali, proszę bardzo. Gramy papier, kamień, muzyce? Dobra, tak, dawaj, albo, dawaj. Ale o co? Trzy, do góry. Wszyscy kamień, nie! Dobra, nie, dobra. Papier, ha, wygrałem. To ja pierwszy losuję. No to losuj. To losujcie, no. Czekajcie, no, poczekajcie, opóźnię. Dobra, uwaga, uwaga. Ja, tutaj, ja stanę sobie dobra, tutaj. Dobra, i knyfelek, ciach. I co? Pyk, i mamy kura kable i kajko. A, brawa! Ale jak to? Jak to tak na kartce? Teraz ja. Ale dobrze, teraz to ja tutaj wsadzę jako pierwszy. Ale zaraz, ja, jak to wierzę. Działa? To tak na kartce działa? Że... Na kartce. A! Ale że to grupuje dwie osoby? Tak. Tak. Ale beka. Teraz ja. Mogę? My tego nie ustawiliśmy wcześniej? Nie. Nie. Ja? Ale ja. Dawaj, Barton, dawaj. Kurak, ciśnij. Gdzie jesteś? Dawaj na jaki, mnie. Jaki mecz jest? Julian Gibi. Yes! Zjistę cię, ty żółta, zielona paruwa. Żółta, nawet kolor. Dobra, ostatni mecz, już wiadomo jaki będzie, to mogę nawet ja nacisnąć. Sid kontra Birdman. Oh, nie, ale wpierdziel. Dobra, i teraz trzeba jeszcze wymyślić, o co gramy. Ej, to challenge. Wyzwania, a, będziemy robić wyzwania i chyba będą to przed, a, to przed tak. Meczami, ja pokażę przed każdym dupę. Meczem, tak, przed każdym meczem, no. Jesteś pewny? jeśli chcecie, żeby kurak, nie co? Kurak, żeby Gibi pokazał dupę. Przegrasz ze mną, to pokażę. To 10-30 łapek u Juliana, coś teraz coś słyszał? Ktoś słyszał? Ja nie słyszałem. Boże, o co? Jak będzie 10 koła, to musisz pokazać dupę. Nic nie słyszę, Łapkować. Albo chociaż tak, że ci spodnie pękły, no wiesz. Dobra, ja pokażę jajka w takim. Dobra, ci oba się robią pedofilia. Dobra, kurak pokazuje jajka, jak to, ale to i dobra. I przed meczami się będą dowiadywali widzowie, jakie są challenge. Dobra, to ja już mam przegrany jeden challenge z Kajkiem, po prostu muszę zadzwonić mu po pizzę z Sidem. Sid, zadzwonić mu. Dobra, to Julian, to co, widzimy się już potem na meczach, panowie, życzę wam powodzenia, zombie, spierdzielaj, dokładnie. Tak wygram. I tak wygram. Wiadomo, że król jest tylko jeden. No tak, ale zobaczymy, a no możliwe, a zobaczymy, który z tych osób, prawda, po prostu zostanie zwycięzcą FIFA na naszym no. Serwerze Duelcaster World. To będzie ktoś, kto po prostu będzie się pamiętać nas, na zawsze, tak myślę. Dokładnie. Myślę, że tak. Będzie to osoba, która wygra. Tak. Osoba, okay. Która wygra. Tak. Tak. Julian, ja wpadam do siebie, trzymaj się, na razie. No, dzięki, trzymajcie się, to mam. Cześć. Wygram to. Cześć. Poczekaj. Co? Co do mnie jeszcze? Wiesz, kto odpadł z mundialu, Jos? Hiszpania! Ale ty frajerze! Ale weź, i tak wygram, bo to odmienię. Nie ma sens, Hiszpanii, nie ma sens. Wygram to, wal się. Ale Anglia...